Siemanko, dawno mnie nie było, a powiem wam, że dzisiaj idziemy w teren. To znaczy w teren, no idziemy pojeździć na łyżwach, bo wiecie, sezon jaki był, taki był. Ni długi, ni krótki, można powiedzieć, że w ogóle go nie było. A patrząc po tym, że za chwilę już znowu narty zamykają, a otworzyli je niedawno, to i lodowiska pozamykają. Ale co ja wam chciałem rzec, nie wiem czy zauważyliście, ale pogoda się zmieniła. Zmieniło się tak, że no trochę przygrzało. I wraz z roztopami zmalała drastycznie, można powiedzieć też, że stopiła się drastycznie populacja morsów w Polsce. Teraz takie pytanie, ciekawe czy za rok też będzie takie boom i hype na to, że wszyscy morsują. I oczywiście, każdy robi to co chce. Tylko, że jak wiadomo, podejrzewam, że ci, co w tym roku to robili, to robili to w 90% na pokaz. No ale co ja tam wiem. Dobra, nie truję. Aha, jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć. Słuchajcie, obiecywałem wideo z wejścia na śnieżnik. To znaczy, no, takiego, powiedziałbym, poszukiwania i śnieżnika. Ale na razie nie mam jakoś motywacji, żeby siedzieć nad tym i znowu to klecić. Tym bardziej, że to wyjdzie mniej więcej coś takiego jak w moim wydaniu oczywiście, bo ten montaż jeszcze nie jest jakiś uber, jak to co wrzuciłem ze Ślęży ze stycznia, więc uważam, że no może inaczej, jak ktoś rzeczywiście odczuwa potrzebę, to zostawcie komentarz, ja wtedy będę miał motywator do tego, żeby jednak przejrzeć to i coś tam skleić i wrzucimy na kanał. A tak, dobra, nie truję i już lecę na taflę. I tam trochę shotów sobie porobimy i coś tam nagramy, myślę, nie? Co? Podobało się? Mam nadzieję, że tak. No ja wiem, że nie była to jakaś epicka jazda, ale musi wystarczyć na pożegnanie sezonu. Niebawem marzec, czas zakładać rolki i cisnąć, bo 2023 niebawem. Mam nadzieję, że do tego czasu naskłada się tu jakaś społeczność, bo plany i ambicje są wielkie, tylko kasy na realizację na razie brakuje. Ale będziemy gadać za 2 lata. Myślę, że wcześniej, ale chyba za 2. Dobra. Siemano i do następnego. Nara.